Niefortunny i bolesny finał miał rajd użytkownika hulajnogi elektrycznej przez centrum miasta. W środę w późnych godzinach popołudniowych na przejście dla pieszych na ulicy Kościuszki wtargnął jadący hulajnogą nastolatek. Nie powinien tu jechać, bowiem to przejście dedykowane jest wyłącznie dla pieszych. Chłopak wpadł pod samochód. Nie wiadomo, czy nie zapanował nad urządzeniem, czy po prostu nie dostrzegł nadjeżdżającej Toyoty. Pewne jest jedno. Kompletnie zignorował obowiązujące przepisy ruchu drogowego. W efekcie winny i obolały trafił do suwalskiego szpitala. Jak nas poinformowała Eliza Sawko, rzeczniczka suwalskiej policji, kobieta kierująca Toyotą była trzeźwa i ponad wszelką wątpliwość nie ona była sprawcą kolizji.